Idea tady tohohle toho celého workshopu je, aby vy jste se vlastně naučili pracovat s přírodními materiály bez toho, aniž byste nějak invazivně zasahovali do přírody. Tak vrška to byste, abyste poprostu pracovali tylko s naturalnymi materiálami bez vlastně užití jakých skutečných rzeczy. Příklady, jak se dá pracovat s přírodními materiály. Přepraszam. Řežby landartové od Andyho Goldsworthyho. Idzie. Okay. A może da, możesz tam jej pomóc lepiej połamać, a później... Dobra, daj. O, ale ten sam. Tu trzeba połamać. Au. Tak dobra, tak oni sobie to powie, tak. To teraz będziecie wymieniać się, to znaczy grupa, która miała kwadrat, będzie będzie mieć koło, a grupa, która miała prostokąt, będzie mieć trójkąt i na odwrót. I macie teraz jeszcze do dyspozycji tam farby, pędzle i możecie sobie po prostu pomalować jak chcecie. Dobra, to tak jeszcze. Patrzę, że trochę dużo chyba tych farb. Powiemy, co będziemy malować. Pani! A ten to w ogóle nie zajdzie. Bardzo. Ej, o nie. Krótkie pomalowałem! Bo my mamy te. To będzie dzieło sztuki, ale zrób flagę polską. Dzieło sztuki po prostu. Tu masz biały. O, może być? Jak to zmienił kolor? Tak, ten pędzel zmienił kolor. Co tam? Zmienił kolor. To niemożliwe, że zmienił. A po drugie można zawsze dołożyć. Ej, to wygląda jak kaczka. Oni tam przebudowują. No i co? I on tylko za dużo. Jak ja zrobię? Okej. Okay. Będę musiała zmienić pędzel. One mają takie spore oczy. No nie, ale... Super. Co to? Dobra. Patrz, mi końcówkę pędzla zamoczyłam. Zobaczę, czy to dobrze wygląda. Ale to jest trudno, bo to się już odczyniało. Oj. Kurwa. Nie? Tu? Nam? Tu? Ale kolor zielony. No. Tak, zielony. Ale trochę go rozjaśnię. Tak. Co rysujesz? My jsme skupina z Ostravské univerzity z fakulty umění ateliéru video multimedia performance. Náš workshop se nazývá Přeměna přírody, vlastně podle Jana Berdyšáka jeho slovníku slova přeměna, a v podstatě se jedná o to, že vlastně účastníci workshopu pracují s přírodními materiály, přetváří přírodu, ale ne tak, aby zasahovali nějak invazivně do té přírody. Vlastně
Účastníci workshopu se toho zhostili s vervou, vytvořili vlastně docela megalomanské projekty a vlastně netušili, jaká je druhá část toho workshopu a to, že jsme vlastně vyměnili a vlastně za úkol měli přetvořit práci svojich kolegů a myslím, že to dopadlo dobře.